Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj można powiedzieć podcast świąteczny, ale nie w takim temacie, jakim mogłoby się wydawać, nie o kilokaloriach, nie o jedzeniu, ale również o temacie, który co prawda dotyka nas nie tylko w święta, ale w święta jest to okazja, żeby spotkać się z osobami, z którymi niekoniecznie spotykalibyśmy się z wyboru, no a jednak gdzieś tam ten czas razem musimy spędzić. A mianowicie dzisiaj porozmawiamy sobie o stawianiu granic, o tym, w jaki sposób się komunikować z osobami, które nasze granice przekraczają, a także o najważniejszym, no jak w tym wszystkim zadbać o siebie. Nie ukrywam, że temat ten jest motywowany moim osobistym doświadczeniem, które gdzieś tam mnie ostatnio, powiem szczerze, zmroziło, dlatego że ja na co dzień żyję sobie w dużym mieście, gdzie nie za bardzo inne osoby zwracają uwagę na to, jak się wygląda, jak się ubiera. Ma to o tyle plusy, że ja w większości życia jednak kieruję się, znaczy dorosłego życia w dużym mieście, kieruję się, jeśli chodzi o ubiór, wygodą, a niekoniecznie tym, żeby to jakoś super wyglądało, zwłaszcza jeżeli nie mam takiej ochoty albo nie idę na żadną imprezę czy spotkanie ze znajomymi, ale idę gdzieś po prostu do sklepu czy coś, raczej kieruję się wygodą. I przyznam szczerze, powrót na jeden dzień do mojego rodzinnego miasta trochę mnie zmroził, bo o ile w kwestii komunikacji z rodziną jakby nie mam żadnych problemów, o tyle nie spodziewałam się, że na mieście od osób, z którymi się nie widziałam bardzo długo, mogę otrzymać pytanie o to, kiedy dziecko. I do tej pory wydawało mi się, że gdzieś tam te treści o tym, że o takie rzeczy się nie pyta, że nie każdy chce mieć, nie każdy musi mieć, to nie jest przeznaczenie każdego człowieka, że one już jednak daleko gdzieś tam dotarły, ale chyba wygląda na to, że gdzieś były jednak tylko w mojej bańce i podejrzewam, że ten podcast również dotrze raczej do takich osób, którym nie przyjdzie do głowy zadanie takiego pytania o sobie spotkanej na ulicy, nawet jeżeli się znacie z czasów licealnych, ale jednak my możemy być odbiorcami takich komunikatów. To też ja jednego dnia, będąc dwa razy zapytaną o to, o takie panie, które były, jakby miałyśmy ze sobą pozytywne gdzieś tam relacje, były to starsze panie ode mnie i teoretycznie ja wiem, że to nie były złe intencje, natomiast praktycznie dobre intencje nie pozwalam dobrym intencjom przekraczać moich granic. Powiem tak, to, że ktoś nie ma złych intencji, nie znaczy, że moje granice nie zostały przekroczone i że ja się na takie coś po prostu nie zgadzam. Gdzie jest to no, bardzo indywidualna kwestia, bardzo prywatny, intymny temat przede wszystkim. No i tak sobie pomyślałam, że takie sytuacje, zwłaszcza no jak dodałam również o tym poster na Facebooku i na Instagramie i poczytałam bardzo dużo historii przesłanych do mnie, waszych, na temat tego, jak właśnie ktoś w nieproszony sposób takie pytania zadawał, wobec czego sobie pomyślałam, że niestety jest to takie trochę preludium świąteczne, a mianowicie na święta takie pytania dotyczące spraw sercowych, intymnych, dzieci, a kiedy dziecko, a kiedy drugie, trzecie, piąte, trzydzieste, bo z tego, co się dowiedziałam, to, że się już ma dziecko, to wcale nie oznacza, że nikt w buty nam, znaczy z butami nam życie nie wchodzi, bo wtedy jest pytanie o drugie i o trzecie, jak się w ogóle przynajmniej nie ma dzieci i nie ma partnera czy partnerki, to wtedy jest pytanie o to, kiedy dziewczyna, kiedy chłopak, jak się ma dziewczynę i chłopaka, czy chłopaka, to wtedy jest pytanie o ślub i tak dalej, wobec czego pogadajmy dzisiaj sobie o tym, co z tym zrobić, a w zasadzie ja pogadam, to może trochę głupio zabrzmieć. Niemniej, najważniejsza rzecz, żeby w ogóle wyjść do obrony swoich granic jest taka, że jeżeli ktoś wtyka nos w nie swoje sprawy, że jeżeli ktoś odzywa się chamsko, jeżeli ktoś komentuje, ocenia nasze wybory życiowe, nasz wygląd, mimo że się o to nie prosiliśmy, to temu komuś powinno być głupio, a nie nam.
To jest podstawowa zasada, dlatego że wiele granic zostaje przekraczanych, naszych granic, przez to, że no niby to było chamskie, ale może to ja przesadzam, albo a, bo to tak głupio komuś zwrócić uwagę, a, bo to głupio, a może ten ktoś ma rację i tak dalej, i dajemy sobie tak krok po kroku w swoje granice wchodzić i zatracamy gdzieś tam siebie. Niestety, no jest tutaj duża rola wychowania takiego kulturowego nas w Polsce, gdzie nas uczono raczej tego, żeby być grzecznym, żeby się nie wychylać, żeby czegoś tam nie zrobić, bo komuś będzie przykro, co też jest absurdalne, dlatego że wychowywało nas się w poczuciu, że to my odpowiadamy za cudze emocje, natomiast to każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje emocje i absolutnie nie może być tak, że to my możemy sprawić, że nie wiem, musimy być grzeczni, bo komuś będzie przykro, albo musimy dać cioci buziaka, bo cioci będzie przykro. Jest to przekraczanie granic cielesnych dziecka, dzieci to przecież ludzie, a tylko w małym ciele jeszcze i mający niewiele lat. Niemniej dzieci również mają prawo do obrony swoich granic i mają prawo nie mieć ochoty dawać cioci czy wujkowi buziaka. Więc zmuszanie do tego i przekraczanie ich granic nie jest okej. Więc rozpocznijmy od tego, że to nie nam powinno być głupio, nie my powinniśmy się wstydzić i nie my powinniśmy mieć wyrzuty sumienia, jeżeli zwrócimy komuś uwagę, tylko głupio powinien się czuć ten, czy wstyd powinno być tej osobie, która o taką rzecz zapytała lub udzieliła nam komentarza, o który się nie prosiliśmy. Podstawowa rzecz, pamiętajmy o tym, bo to naprawdę wiele zmienia. Po drugie, pamiętajmy, że dopóki my nie zakomunikujemy ludziom, gdzie przebiegają nasze granice, to oni mogą o tym nie wiedzieć. To znaczy nam się wydaje, no, że przyzwoity człowiek powinien wiedzieć, natomiast tak to bywa, że niektórzy właśnie naprawdę nie mając złych intencji pytają nas o coś, bo za ich czasów to było normalne, teraz to się zmieniło i wystarczy, że zwrócimy takiej osobie kulturalnie, ale stanowczo uwagę i taka osoba, jeżeli rzeczywiście ma dobre intencje, to nie będzie tego powtarzać. Więc jeżeli my do tej pory byliśmy wychowani raczej w takim klimacie, w takim duchu niestawiania granic, w duchu bycia posłusznym, grzecznym, spełniania oczekiwań innych i siedzenia cicho, żeby tylko komuś głupio nie było, no to nie ma się co dziwić, że no po pierwsze my, a po drugie osoby, z którymi spędzamy czas, których ta rozmowa dotyczy, mogą nie wiedzieć, gdzie są nasze granice, bo po pierwsze no nie dowiedzą się tego, dopóki my sami nie wiemy, co nas denerwuje, a co nie, a po drugie, jak już się dowiemy, to musimy zacząć coś wyrażać. I teraz, jeżeli do tej pory my tych granic nie stawialiśmy, pozwalaliśmy sobie na jakieś komentarze, na ocenianie naszego zachowania, to trzeba się zmierzyć z tym, że rozpoczęcie stawiania granic będzie lekkim szokiem i dla osoby, do której będziemy to mówić i też dla nas, nam będzie w tym wszystkim nieswojo. Będziemy się czuć dziwnie, będziemy się zastanawiać, czy dobrze zrobiliśmy, czy niedobrze zrobiliśmy. Natomiast no to od nas tak naprawdę zależy. Bo teraz jeżeli mamy jakąś jednorazową sytuację w, nie wiem, sklepie i ktoś nas o coś pyta albo ktoś nam skomentuje, ale wiemy, że ta osoba, nie wiem, spotkaliśmy być może ją raz w życiu, to jeżeli asertywność i stawianie granic jest dla nas trudne, to może się okazać, że korzystniejszym wyborem dla nas będzie to jednym uchem wpuścić, a drugim wypuścić. Jednocześnie pamiętając, że to, że ktoś coś nam mówi, ktoś coś nam radzi albo ktoś na temat naszego zachowania uważa, nie oznacza, że my musimy brać to za pewnik albo prawdę objawioną, dlatego że bardzo często te osoby nie wiedzą absolutnie nic na temat naszego życia, na temat naszych celów, na temat tego, jacy jesteśmy. Więc też branie do siebie jakichś pojedynczych komentarzy kogoś na ulicy bądź też, nie wiem, kogoś w internecie, no niekoniecznie jest dobre z punktu widzenia naszego zdrowia psychicznego, czy też dbania o swoje własne zdanie, które, przypominam, każdy z nas może mieć. Więc tutaj mamy wybór. Możemy też oczywiście albo w ramach ćwiczeń sobie potrenować asertywną odpowiedź, albo w ramach tego, że nas to po prostu denerwuje i mamy ochotę wyrazić swoje zdanie, możemy jasno takiej osobie zakomunikować, że nie życzymy sobie takich komentarzy, zresztą do konkretnych technik przejdę później.
Ale możemy też, wiedząc, że asertywna odpowiedź czy stawianie granic dużo nas kosztuje, możemy jednym uchem wpuścić, drugim wypuścić, pamiętając, żeby nie brać do siebie jako wyrocznie słów osób, które generalnie nie za bardzo nas znają albo też rzucają sobie w eter. Może powiedziały to, bo mają zły dzień. Bardzo często to, co inni ludzie mówią o nas, jest tak naprawdę o nich, a nie o nas. Ale jeżeli mamy taką sytuację, że z jakąś osobą spotykamy się częściej, że jesteśmy z różnych powodów na nią skazani i ta relacja nam przeszkadza, dlatego że jest to ktoś z rodziny, kto notorycznie zadaje pytania, których my sobie nie życzymy, kto notorycznie komentuje, rzuca kąśliwymi uwagami i nam to przeszkadza i my się nie chcemy tak czuć, nie chcemy być wypytywani o te rzeczy, to mamy prawo, a wręcz, no nie powiem, że powinniśmy, ale warto byłoby postawić tej osobie granice, pokazać, gdzie te nasze granice przebiegają. I teraz, tak jak mówię, pierwszy raz odpowiedzenie w inny sposób może być dla nas trudne, zaskakujące, może budować w nas bardzo dużo wątpliwości, dlatego że też, znowu odwołując się do takiej generalizacji odnośnie naszej Polski, to nie jest na porządku dziennym, że ludzie potrafią stawiać granice. Ja pamiętam, jestem w takiej jednej z grup facebookowych, nie będę wymieniać nazwy, ale taka grupa zrzeszająca głównie kobiety, bardzo duża, popularna grupa, gdzie niektóre osoby zadają pytania, proszą o radę i pamiętam taki wątek, że jedna z osób napisała, że denerwuje ją bardzo to, że jej rodzina wpada do niej do domu bez zapowiedzi i ona chciałaby odpocząć po całym dniu, a tutaj musi się zajmować gośćmi i zapytała, czy ktoś był też w takiej sytuacji i co zrobiliście. I mnie to zmroziło, że jak ja weszłam w komentarze, to na 20 komentarzy widziałam, może nawet nie, może nawet na 30 komentarzy widziałam tylko jeden komentarz, który by powiedział: słuchaj, porozmawiaj z nimi, powiedz, że ci się to nie podoba, że bardzo prosisz, że lubisz ich, tak, bo to była prawda, lubisz ich, ale ponieważ na co dzień też jesteś zmęczona, chcesz mieć przestrzeń dla siebie, to umów się z nimi, tak, poproś ich, żeby w momencie, kiedy będą chcieli do ciebie wpaść, żeby najpierw zapytali i ty im wtedy powiesz, że mogą. Natomiast reszta odpowiedzi to była, nie wiem, gaś światła w domu, nie odbieraj telefonów, nie wiem, sprzątaj wtedy, kiedy oni przyjdą, żeby poczuli, że może powinni wyjść. Strategie, same strategie unikają, które właśnie były no, niekonfrontacyjne, w których dalej ta osoba, która napisała post, miała przekraczać swoje granice, czyli nie wyznaczyć tej granicy tam, że ona sobie nie życzy, żeby ktoś ją odwiedzał bez zapowiedzi, tylko dalej dawać przekraczać swoje granice, ale to jakoś tak wymanewrować, żeby może się ludzie domyślili. I tutaj kolejny bardzo ważny wątek. Ludzie nie czytają w myślach. My nie czytamy w myślach, nawet jak nam się wydaje, że ktoś sobie coś pomyślał, to mamy rację, wydaje nam się. Tak samo inni ludzie nie czytają nam w myślach. Instytucja pod tytułem domyśl się nie istnieje, dlatego że każdy z nas ma inny tok myślenia, inne przekonania, doświadczenia itd. I liczenie na to, że ktoś się domyśli, to jest trochę takie liczenie czy wierzenie w to, że szklana czarodziejska kula działa i że ona nam może przewidzieć przyszłość. Jeżeli nam na czymś zależy, jeżeli czegoś chcemy albo czegoś nie chcemy, musimy to jasno zakomunikować, powiedzieć drugiej osobie, dać drugiej osobie instrukcję obsługi na temat tego, gdzie przebiegają nasze granice, albo jak chcielibyśmy być traktowani w jakichś sytuacjach, albo czego potrzebujemy. Ja mam taki zwyczaj, że jeżeli ktoś do mnie przychodzi z ciężkim dniem, to ja zawsze pytam, czy ta osoba ma ochotę dzisiaj usłyszeć moją radę, czy ma po prostu ochotę się wyżalić, wygadać, żebyśmy sobie po prostu, nie wiem, ma ochotę sobie pobiadolić. Jakby nie mówię tego w negatywnym kontekście, tylko ja wiem, ja też tak czasami mam, że lubię sobie po prostu pobiadolić i nie oczekuję żadnej rady, bo rady mnie w tym momencie denerwują. Więc ja nie liczę na to, że ja się domyślę, czego ta osoba potrzebuje, bo to, że dana osoba ostatnio potrzebowała czegoś innego, nie oznacza, że będzie teraz też potrzebować tego samego. Znaczy, że potrzebowała czegoś, nie oznacza, że teraz będzie potrzebować tego samego. Więc ja chcąc w dobrej wierze, żeby ta osoba poczuła się zaopiekowana tak, jakby chciała, ja po prostu pytam, czego dzisiaj ode mnie potrzebujesz. Zresztą moje rozmowy w moim małżeństwie wyglądają podobnie. Że kiedy mamy ja bądź mój mąż gorszy dzień, to też zazwyczaj mówimy, że słuchaj, ja dzisiaj nie chcę od ciebie żadnej rady, ja ci się po prostu chcę wygadać, bo czasami to się kłóciło, znaczy kończyło może nie kłótnią, ale jakimś takim, no nie wiem,
wiem, niezadowoleniem, że jedno przyszło do drugiego się wyżalić, a to drugie zaczęło udzielać rad i jedno się wtedy jeszcze bardziej denerwowało, że ja słuchaj, nie mam ochoty dzisiaj słuchać rad, ja chcę się po prostu wygadać, więc sobie ustaliliśmy, okej, to może trzeba sobie to komunikować, czego my oczekujemy. Więc jeżeli my nie mamy tego w zwyczaju, jeżeli nikt do tej pory tego nie robił, to wiadomo, że będzie to dla nas trudne. Natomiast tak jak mówię, ludzie się nie domyślą, jeżeli my nagle zaczniemy gdzieś tam sprzątać, krzątać się albo mówić, oj, dzisiaj mieliśmy tyle pracy i jeżeli będziemy liczyć, że ta druga strona się domyśli, że jak mieliśmy tyle pracy, to znaczy, że goście mają wyjść, to nie, być może oni zaczną też mówić o tym, że mieli dużo pracy i w ogóle jakby dyskusja jeszcze bardziej ożyje, a nie się zgasi. Więc teraz w jaki sposób to w ogóle zrobić, w jaki sposób swoje granice wyznaczać. Najważniejsze jest to, żeby mówić o sobie. Nie mówić, ty jesteś jakaś, ty wtykasz nos w nie swoje sprawy, no chyba, że chcemy z kimś wejść w konflikt i kłótnię, a mamy przecież do tego prawo, no to możemy kogoś ocenić. Natomiast jeżeli nas denerwuje to, że nas ktoś ocenia i my jakby reagujemy tym samym, no to nie jest stawianie granicy skuteczne. Więc jeżeli chcemy postawić granicę, to rozpocznijmy od tego, że to od siebie, czyli od tego, co my widzimy, co my czujemy, co my słyszymy, jak się z tym czujemy i jakiej alternatywy byśmy oczekiwali. Czyli kiedy ktoś nam mówi, o widzę, że jest ciebie więcej, możemy powiedzieć, nie życzę sobie, żebyś komentowała mój wygląd. Albo nie podoba mi się to, kiedy komentujesz mój wygląd. Przestań, proszę to robić. Porozmawiajmy o czymś innym. Ja sobie nie życzę komentarzy na temat mojego wyglądu. Można też, idąc dalej, sformułować prośbę, w której opiszemy, jakiego zachowania byśmy oczekiwali. Także albo zapytać kogoś też, w jakim celu to robi, jeżeli nas to interesuje. Możemy zapytać, w jakim celu ty mi to w ogóle mówisz? Aj, no bo myślałam, że może cię to zmotywuje do działania. Słuchaj, jeżeli twoją realną intencją jest to, żeby mi pomóc, to wiedz, że to mi nie pomaga. Pomaga mi to, to, to i to i o tym możemy sobie gadać, więc no jeżeli twoją realną intencją jest pomoc, to proszę cię, żebyś tak nie robiła, natomiast jeżeli potem osoba dana dalej tak robi, no to znaczy, że być może jej intencje nie są dobre. Natomiast dla takich przypadków jest jeszcze technika, która nazywa się przywołaniem zaplecza. I ważne jest to, żeby to było realne zaplecze, z którego naprawdę korzystamy. No w przeciwnym razie nasz rozmówca może nie wziąć nas na poważnie i nie zmienić swojego zdania. I jeżeli ktoś po prośbie o to, aby na przykład nie komentował naszego wyglądu, nadal będzie to robił, to możemy się odwołać do zaplecza, na przykład do zerwania kontaktu. Czyli słuchaj, jeżeli że ja sobie nie życzę komentarzy na mojego wyglądu, a jeżeli nadal nasze spotkania będą wyglądały tak, że ja przychodzę, a ty komentujesz mój wygląd, to ja po prostu przestanę się z tobą widywać. I tutaj, tak jak mówiłam, zaplecze musi być realne, musimy się naprawdę z niego wywiązać, natomiast jest to technika pomocna, kiedy rzeczywiście ktoś mimo naszych próśb, mimo naszych asertywnych próśb, nie spełnia tego, czego my oczekujemy. Najważniejsza konkluzja z tego dzisiejszego materiału jest taka, że po pierwsze pamiętajmy o tym, że po fakcie to nie nam ma być głupio, że my się jakoś odezwaliśmy, że postawiliśmy granice, zwłaszcza jeżeli zrobiliśmy to w sposób asertywny, czyli nie oceniliśmy danej osoby, tylko powiedzieliśmy, jakie nam zachowanie się nie podoba, ale nie wyciągaliśmy wniosków idących właśnie w stronę tej osoby, czyli na przykład, a ty jesteś taka, śmaka i owaka. Tylko nazwaliśmy zachowanie, powiedzieliśmy, gdzie przebiega nasza granica, no i teraz jest czas na to, żeby zobaczyć, jak druga strona na to zareaguje. Natomiast to nie nam ma być głupio, to tej osobie, jeżeli już komuś ma być głupio, to osobie, która przekracza granicę, która zadaje pytania, których zadawać się nie powinno lub komentuje coś, czego my sobie nie życzymy. Druga rzecz jest taka, że żeby stawiać granice, to my musimy wiedzieć, gdzie te granice przebiegają. Czyli musimy bardziej się wsłuchiwać w siebie i pamiętajmy, że mamy prawo do tego, mamy prawo, żeby nas denerwowało coś, co nawet nie denerwuje innych, albo mamy prawo do tego, żeby oczekiwać, żeby ktoś nas o pewne tematy nie pytał, no bo to się nie mieści w naszych granicach. Więc teraz
to przekraczanie granic często my będziemy odczuwać jako zdenerwowanie, jako złość, albo jako wstyd, albo jakieś takie uczucie, że nie możemy znaleźć odpowiedzi, języka w ustach nie możemy znaleźć. Jakby jeżeli czujemy, że jakaś wypowiedź nas bardzo zmroziła, zelektryzowała, zestresowała, to prawdopodobnie i dość często jest to sygnał, że w tym momencie nasza granica została przekroczona i że następnym razem warto się temu bardziej przyjrzeć i może przygotować się już na jakąś odpowiedź, żeby te nasze granice nie były przekraczane, bo mamy do tego prawo, żeby mieć swoje granice i mamy do tego prawo, żeby ich bronić, co bywa trudne, między innymi ze względu na rodzaj wychowania. Jak tutaj, jak mam zgeneralizować, no to nas się raczej na asertywne jednostki, nas Polaków nie wychowywało. Co dalej? Warto pamiętać o tym, żeby w takiej asertywnej komunikacji używać komunikatu ja, mówić o sobie, o swoich uczuciach, o swoich granicach, a nie oceniać tej drugiej osoby. Pamiętajmy też, że zawsze możemy wpuścić jednym uchem, drugim wypuścić, natomiast grunt, żeby to było zgodne z nami, a nie, że my się nie odzywamy, dlatego że nam się wydaje, że głupio komuś zwrócić uwagę. Oczywiście to jest tak, że asertywność i stawianie granic, ona będzie nas kosztować pewien wysiłek, więc też musimy mieć to z tyłu głowy. Niemniej uważam, że jeżeli chcemy spędzać święta komfortowo i nie bać się jechać do swojego domu rodzinnego, czy spotkać się z rodziną, czy unikać wręcz tych spotkań w obawie o jakieś takie pytania bądź komentarze, to pamiętajmy, że zawsze mamy narzędzie, żeby to zmienić. Zawsze możemy być asertywni, postawić granice. To, czy z niego skorzystamy, oczywiście zależy od nas, bo możemy chcieć, bądź możemy nie chcieć. Mamy prawo do obydwu tych strategii. Niemniej, jeżeli czujecie, że to jest ten czas, kiedy żeby zacząć stawiać granice, to ja mogę ze swojej strony bardzo polecić kurs, który jest dostępny na mojej platformie Akademia Wiem Co Jem. Kurs nosi tytuł Asertywność i stawiania granic. Jest to kurs znacznie rozszerzający temat asertywności i stawiania granic. Również o to, dlaczego mamy takie problemy z tym, żeby stawiać, o naszej przeszłości, o przekonaniach, o tym, jak to zmienić, aby asertywność stała się czymś, co wybrzmiewa tak, jak mówienie komuś dzień dobry w sklepie, więc jeżeli macie ochotę skorzystać z tego kursu, link jest zawarty w opisie tego podcastu, jest to autopromocja, a ja tymczasem bardzo dziękuję za odsłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.